5, 4, 3, 2, 1. Przybiera rozmiary normalne. Nieskończoność jest krótsza od nogi Sophie Loren. Miłość i nienawiść zmniejszyły wymagania. Biel nie jest już taka biała, taka rażąco biała. Czerni nie jest już taka czarna, taka prawdziwie czarna. Temperatura jest średnia. Wiatry są umiarkowane. Ucho Van Gogha wygląda prawie komicznie, jak zielone ucho śledzia. Metafizyka ma nogi jamnika. Opoka mięknie i opowiada anegdotki. Znów jest coś w rodzaju poezji. Zakłada się nogę na nogę. Na akademii, koncercie, w teatrze, w samolocie. Psy chodzą w kołderkach. Młodzież jest zagadkowa. Pani Zofia radzi zapomnieć. Pryszcz na nosie stwarza problem alienacji. Zakłada się nogę na nogę. Apokalipsę czytuje się do poduszki. Cytuję w przekroju. Hierarchia walczy z prezerwatywami zamiast walczyć o podniesienie ich jakości. O końcu świata mówi się pobłażliwie. Zakłada się nogę na nogę. Domy stoją. Samochody jeżdżą. Panowie mają panie. Panie mają futra. Futra mają kołnierze. I tak dalej. Zakłada się nogę na nogę. W kościołach mówi się o piekle w sposób oględny. Zakłady pogrzebowe są obficie zaopatrzone w wielki asortyment trumieni wieńców. Zdarzają się i tu nadużycia, ale klienci mają rację. Można wstąpić, można wystąpić, można się oburzyć niezbyt głęboko, można wypić kawę. Zakłada się nogę na nogę! Pragnę... powiedział... Niestety duszy nie ma. Roześmiała się młoda kelnerka. Była tak zbudowana, że można z nią było bez duszy stworzyć nowego człowieka. Ależ ona ma zadek sklepiony piękniej niż kopła tej słynnej katedry pomyślał. Cudowne naczynie, chwilowo zamknięte. Ale ty tam jesteś. Nie lubię samotności. Że jest zimna, że lubi chodzić po trawie boso, ale w mieście nie może. Ty zawsze powiesz coś takiego, że muszę się śmiać. Ja chociaż mam swobodę ruchów, mogę wstać i odejść. To przyjdź do mnie. Mogę tylko iść przed siebie, nie oglądając się na boki. Gdybyś teraz odszedł, mógłbym sobie ciebie odtworzyć. Ale ty tam jesteś? Nie lubię samotności, że jest zimna. Że jest zimna, że lubi chodzić po trawie boso, ale w mieście nie może. Ty zawsze powiesz coś takiego, że muszę się śmiać. Ja chociaż mam swobodę ruchów, mogę wstać i odejść. To przyjdź do mnie. Mogę tylko iść przed siebie, nie oglądając się na boki. Gdybyś zaraz odszedł, mógłbym sobie ciebie odtworzyć. Przybiera rozmiary. Normalne. Nieskończoność jest krótsza od nogi Sophie Loren. Miłość i nienawiść zmniejszyły wymagania. Biel nie jest już taka biała, taka rażąco biała. Czerń nie jest już taka czarna, taka naprawdę czarna. Temperatura jest średnia. Wiatry są umiarkowane. Ucho Van Gogha wygląda prawie komicznie. Jak zielone ucho śledzia. Metafizyka ma nogi jamnika. Opoka mięknie i opowiada anegdoty. Znów jest coś w rodzaju poezji. Zakłada się nogę na nogę. Na akademii, koncercie, w teatrze, w samolocie. Psy chodzą w kołderkach. Młodzież jest zagadkowa. Pani Zofia radzi zapomnieć. Pryszcz na nosie stwarza problem alienacji. Zakłada się nogę na nogę. Apokalipsę czytuje się do poduszki. Cytuję w przekroju. Hierarchia walczy z prezerwatywami zamiast walczyć o podniesienie ich jakości. O końcu świata, mówi się pobłażliwie. Zakłada się nogę na nogę. Domy stoją. Samochody jeżdżą. Panowie mają panie. Panie mają futra. Futra mają kołnierze. I tak dalej.
Zakłada się nogę na nogę. W kościołach mówi się o piekle w sposób oględny. Zakłady pogrzebowe są obficie zaopatrzone. W wielki asortyment trumien i wieńców. Zdarzają się i tu nadużycia. Ale klienci mają rację. Można wstąpić. Można wystąpić. Można się oburzyć. Niezbyt głęboko. Można wypić kawę! Zakłada się nogę na nogę. Wiesz, boję się trochę. Boję się, że mogę to stracić. Co? No właśnie to nic. Boję się o to, że mogę stracić to. Coś niecoś. Naszą małą stabilizację, że mogę stracić to wstawanie z łóżka. I to kładzenie się do łóżka. I to leżenie w łóżku. I pracę i mój stosunek. Do pracy i stosunek przełożonego do mnie. I nasze wzajemne stosunki. Które nie układają się. Najlepiej. Ale przecież lepiej tak, niż wcale. Troszkę się boję, że mogę stracić to mieszkanie. I te obiady, które są raz lepsze, raz gorsze i ciebie. I twoje, i moje, i nasze, w pewnym sensie poglądy. Troszkę się boję o szafę. I o spodnie w szafie, o poetykę. I porcelanę, i estetykę. I kieliszki, i etykę. I o sufit nad nami. Nasza mała stabilizacja może jest snem tylko, ale tak naprawdę, tak w głębi, wierzę, że wszystko jednak się jakoś ułoży. I będzie można odetchnąć. Z drugiej strony jednak coś mnie nurtuje. Od przebudzenia do zaśnięcia. Nasza mała stabilizacja może jest snem tylko.